Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Perki120. A dzisiaj witam was w kolejnym vlogu. A dzisiaj jestem u wuja na jego gospodarstwie. Bo u mnie no na razie czekam na pracę, ale będzie wolna. Ale mnie dzwoni wuja i mówi, że potrzebuję tam pomożesz. Przyjechałem. I tak, tutaj mam spane chyba pszenicę, ale to z innego pola, więc tutaj chyba nic nie ma na tej przyczepie, nie ma, dobra. Więc ja tylko jeszcze pójdę na chwilę do niego i zaraz wrócę, bo chciałem tylko się przywitać, więc zaraz wrócę i będziemy pewnie jechać na pole. Dobra, także ja już jestem. No, także ja wiem, co jest wszystko robić, więc wsiadamy. Tutaj ogólnie mam tylko dwa ciągniki, to jest 360 na 60 z turem. No i to jest też 60 tylko z czepek z turbinką. Dobra. Zapalamy. Jedziemy. O! Dobra. No, tam już kosi. Z tego co mi mówił. Nie, już kosi. Chyba kosi, no. No tutaj przerywka niczego sobie. No tutaj powoli. Tutaj jego łąka. No łąka, łączka bardziej. Tam ma hodowlę świń. I jeszcze krowę. Tam ma parę sztuk. Ale głównie to jest świnia. Nie wiem, gdzie ma. No. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać w tej 60. Bo tutaj głośno jest jednak. Trzymosie coś? Stoi? Stoi chyba. Ciekawe. Jakby ktoś pytał, to nie jest tego kombajn. On ma pozwolenie normalnie na kombajn, ale to nie jego akurat. Życzony. Zatrzymał się czemuś, nie wiem czemu. Zaraz pójdę to sprawdzić. No tutaj powoli. Chcę to kopać. Stało. Wiecie co? Ja znowu zatnę na razie i no, pójdę zobaczyć co stało. No i wtedy włączę nagrywanie, które ponagrywam jakieś ujęcia. Jak tutaj będzie kosił. Ktoś się podjada, by mnie poskazać, jak on się zawracał. Dobra. No to my się zaraz widzimy. No to się już wracam, tutaj on trochę nagrywam. Tutaj kosi. No kombaj nie kombaj, tak? Bizonek akurat rekordzi u niego. Fajne, fajne, powiem wam. O, kurwa się. Niesamowicie. No, tutaj chyba pszenica jest, albo żyto zasiane. Nie pamiętam. I chyba żyto tak wygląda. Więc żyto prawdopodobnie tutaj jest. No. Pszenica. Pszenica bardziej chyba. No, tak za kosi.
No trochę jest tutaj reału w polu. Trochę tutaj jest. Nie wiem. Z hektar ponad, może z półtora hektara. W tym kawałku, bo to długie trochę pole. Trochę długie te pole. No, z półtora ma hektara. No, z półtora ma na pewno. No, no i tak to żniwa lecą. Kombajn kosi. Czekać, ile będzie pełny zbiornik tylko. No, mówiłem to, że w kolejnym odcinku będzie zbieranie kostek, no ale no, jak widzicie, no jednak nie. O, tam to będzie sypać? No. Tak to idzie. No. Więc zaraz chyba będzie miał pełny zbiornik. Jak tu się lubiłem. Gdzie już powoli będę szedł do 60. Jeszcze nie ma pewnego, ale... Niedługo pewnie będzie. No, 60 pali ładnie. Stoi. Nie, kosi jeszcze. No tutaj kurde wpływa, że trochę tak na pierdolone jest tego. Tutaj na tej przedniej szybie, no ale idzie robić. Jeszcze nie ma pełnego? Kurwa. Kosi, ja myślałem, że będzie stał zaraz. Ale widzę, że buty się świecą. No to już tylko trochę zostało miejsca w zbiorniku. To jest kosi. Chce wloty wsypać? Może. Może i wloty chce. Zobaczmy. Gdzie otwierał? Dobra, stoi. Czy jednak nie wlocie. Dobra, sobie zgaszę. No tutaj trochę powinno być z tego pola. O. No. No i trochę wysypam, ale pójdę. Uff, kurwa. No tutaj to będzie jeszcze jeden przejazd. No, trochę tej tego przędzyta będzie. Tak myślę sobie, że chyba u siebie też zasieję na kolejny rok przędzyta. Gdzie to pole?
Albo nawet dwa pola może. Albo tego owsa, bo ten owiec w sumie w tym roku żadnego nawozu na niego niestety nie dawałem, nie było pieniędzy niestety. Więc możliwe, że w tym roku. No, w tym roku to te zboże akurat w miarę wypaliło. Więc trochę jestem na plus. No na pewno jestem na plus, bo nie dawałem do tych nawozów. Do z tego akurat jestem bardzo na plus. Bez nawozów taki fajny plon wyszedł. Więc prawdopodobnie może zasieję owiec na dwóch polach u mnie. I po prostu w tym roku tylko nawóz pójdzie na nie. Jakoś to może fajnie wypali. Super. Mam nadzieję. Co sobie kupię do owsa po prostu. Myślę, że to opryskiwacza nie mam. Chyba, że nie wiem, o za kogo wynajmę na opryski. Jakiś ciągnik. Kogoś z opryskiwaczem. Bo tutaj wujo też nie ma opryskiwacza. To taki lipa lekka. Zawracę tam, chyba zawracę, tak. No, ale trochę tak przynajmniej to tu jest. No i w ogóle fajna przyczepa. Lekko przerobiona autosanka D50 chyba, albo D47. Lekko przerobiona. Właśnie ja tak myślałem, czy by swoją nie przerobić właśnie na kiprowanie, bo w moim kiprowania nie ma. Na kiprowanie i trochę ją może z burty wymienić, nie wiem. Czy w ogóle jest sens tego robić? To moją D30 jakoś zmienić. Bo nowej przyczepy na pewno nie będę na razie kupował, bo to nie ma sensu aktualnie u mnie. Ale no, zobaczę. O, na razie jednak nie bierze. Czy bierze? Nie no, bierze na raz. Dobra, wiecie co? Ja na razie tutaj będę kończył, a zobaczymy się później, jak będę tam cofał do tego, żeby wyładować to do spiżarni u nich, więc no, widzimy się później, po krótkiej przerwie. No, także witam was z powrotem. Jak tu już widzicie, wracam z pola. Ogólnie tak. Ja to będę musiał wykiprować do silosu u nich. Do silosa. I... Jest pewna przyczepa. Jeszcze w kombajnie została 1/4 kombajna, zbiornika. Nie wiem ile to jest, tam dokładnie zostało. Ale no. I tak, muszę najpierw odjechać tam tym ciągnikiem i zmienić ciągniki, bo ten ma niestety ale coś zrąbanego i nie może wykiprować przyczepa. Tutaj będzie robiona ta 60 niedługo, prawdopodobnie. Bo... No jakie można kiprować, to jest słabo, tak? Tak, hydraulika coś nie działa. Więc my to sobie nią odjedziemy. Tutaj. Dobra. Sobie teraz tym odjedziemy lekko i podsypiemy potem tą przyczepę. Dobra, lekko do góry, jeszcze troszkę. Dobra. Odjedziemy trochę.
Dobra. Teraz pójdziemy po tamtą. Pójdziemy po tamtą. I wykipujemy. Ogólnie sorry, ale trochę mi ciekawka dopadła i... No. Gdzie to było? Wszystko takiego. Okej. No, teraz idealnie się pokończyło. Kurwa. No to trzeba uważać trochę. No. Zobaczmy tutaj. Najbardziej to prawie, bo to poleca tu jest. Dobra. Cofniemy sobie, o. Jeszcze tutaj, żeby tam nie za... Kurwa. Żeby nie zawadzić kosiarkę. Zawadzę. Będę trochę jeszcze bardziej dać tamtą. Teraz chyba nie powinienem. No... powiedzmy. No, wam powiem, że na styk to idzie. Trochę do przodu. No i teraz trzeba w prawo. Czyli... Tak. Tak? Chyba tak. No, tak. Na maksa, dawaj. Chujowo podjechałem. Dobra, teraz sobie lepiej podjechać. Zobaczmy, o, teraz idealnie. Tutaj, dobra. Dobra. Na razie zagaszę. O, idealnie, trochę jeszcze do przodu by trzeba podjechać, ale dobra. No, to było chyba na tyle w takim razie. Ja bym chciał podziękować za oglądanie. No i my się zobaczymy w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.
Trzymajcie się. Cześć, cześć.